Jedną z form modlitwy, po którą sięgam, jest medytacja, czy takie trwanie w miłującej obecności Boga. I częścią tej formy modlitwy jest uważność na pojawiające się myśli. Te myśli chciałyby przykuć moją uwagę, ale chodzi tylko, żeby je po prostu zarejestrować i pozwolić im odpłynąć i wrócić do trwania wobec obecności, być tak relacyjnie z Bogiem mojej miłości. Dzisiaj Jezus mówi tę przypowieść, zwracając uwagę na to, co może rozpraszać nas w słuchaniu słowa. Dobrze jest mieć w sobie taką uważność, dobrze jest rejestrować i nauczyć się i na bieżąco widzieć, co rozprasza moją zdolność do słuchania słowa, do zasłuchania się w Boga. Co to jest na dziś dla ciebie to największe rozproszenie, ten złodziej twojej uwagi na modlitwie?